Pozostajemy w temacie rozbudowy mocy energetycznych. Polimex Energetyka i Rafako S.A. łączą siły w walce o strategiczny kontrakt. Spółki podpisały list intencyjny wyrażający wolę wspólnej realizacji budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce. Firmy będą chciały razem przystąpić do przetargu w formule konsorcjum. Opole na półmetku, Jaworzno zaawansowane w ponad 20%. Choć portfel zamówień Rafako wynosi kilka miliardów złotych, spółka ani myśli zwalniać tempa. Chce być obecna we wszystkich strategicznych dla kraju inwestycjach, dlatego już teraz, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem przetargu na budowę nowego bloku w Ostrołęce, raciborska spółka wspólnie z Polimexem Energetyką zdecydowały się połączyć siły w walce o ten kontrakt. Zarówno Polimex, jak i Rafako nabywają doświadczenia w tych największych budowach i uważamy, że możemy stworzyć mariaż, który będzie główną siłą napędową tego kolejnego projektu. Oczywiście będziemy musieli zmierzyć się z konkurencją na pewno innych światowych koncernów. Niemniej jednak uważamy, że obydwie firmy posiadają niezbędne zasoby, niezbędne kompetencje do tego, żeby zrealizować z sukcesem blok w Ostrołęce. Jak zgodnie zapowiadają obie strony porozumienia, podpisany list jest jednym z elementów szerszej współpracy pomiędzy spółkami. Chcemy też przygotowywać się do wspólnego działania na kolejnych projektach energetycznych. Wiemy, że być może jest za wcześnie, ale chcemy spróbować współpracować w nowych zadaniach związanych z energetyką. W dniu wczorajszym też Państwo zobaczycie takie komunikaty. Udało się spółce Polimex Energetyka podpisać kontrakty z firmą Rafako na realizację zadań na elektrowni Jaworzno, więc naszym celem jako Polimex Energetyka, spółki zależnej Polimex Mostostal, jest być na każdym projekcie energetycznym. Stąd też przygotowujemy się do tych wszystkich zadań, które jeszcze są możliwe do realizacji w naszym kraju. Zarówno Polimex, jak i Rafako wierzą w to, że nawet tak skomplikowany technologicznie i wykonawczo projekt, jakim jest budowa bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym na parametry ultranadkrytyczne, jest możliwy do zrealizowania przez polskie konsorcjum wykonawcze, gdyż większość niezbędnych technologii i zasobów realizacyjnych dostępnych jest na naszym rodzimym rynku. Warto, jak się zbiera firmy razem, żeby tworzyć już przed, że tak powiem, nawet myśleniem jeszcze o budowie, prawda, że tak powiem, pewne rozwiązania, pewne zasady, żeby spróbować stworzyć grupę firm, której będzie łatwiej funkcjonować na polskim rynku, żeby raczej nie konkurować, a tworzyć coś razem i razem to budować, dlatego że obojętnym bykiem, kto weźmie, w którą stronę pójdzie, to i tak na tych budowach pracuje bardzo duża ilość polskich podwykonawców, więc stworzenie dobrego systemu, podziału tych robót na te mniejsze roboty, uczciwego i solidnego, żeby ten podwykonawca, który przyjdzie na tą budowę, dostał tą po pierwsze pracę, po drugie ją wykonał dobrze, ale po trzecie dostał swoje pieniążki, bo tak naprawdę Polska stoi na małych i średnich firmach. My tu zbieramy tych małych i średnich firm bardzo dużo i spotkanie się dużych firm powoduje to, że te małe i średnie firmy są bardziej bezpieczne i tu jest cały pomysł na to wszystko. Zdaniem stron listu kompetencje Rafako i Polimexu Energetyka uzupełniają się, dlatego łącząc siły spółki będą mogły znacząco zwiększyć swój potencjał wykonawczy i zbudować kompleksową ofertę. W technologii, w wiedzy, w umiejętnościach i we współpracy pomiędzy polskimi firmami w tym jest siła. Zgodnie z treścią podpisanego listu w przetargu na blok w Ostrołęce liderem konsorcjum ma być Polimex Energetyka i odpowiadać za prace budowlano-montażowe, a Rafako zajmie się wykonawstwem w części technologicznej bez wyspy turbinowej. Czy w tym układzie znajdzie się miejsce dla innych firm? Wszystko zobaczymy, jak się już ukażą konkrety przetargowe, natomiast na pewno istotne jest to, że chcemy współpracować z Polimexem przy tym zadaniu. Przygotowania do budowy bloku w Ostrołęce idą pełną parą. Na początku tego miesiąca minister energetyki zapowiedział wsparcie finansowe państwa dla tej inwestycji. Od zgromadzenia pełnej dokumentacji i spięcia finansowania do wyłonienia wykonawcy inwestycji może jednak jeszcze upłynąć nawet półtora roku.